Okłamywał żonę, że jest policjantem. Wpadł po kłótni Podlaskie. Okłamywał żonę, że jest policjantem. Wpadł po domowej awanturze. Policjanci z Białegostoku zatrzymali 41-latka podejrzanego o podrobienie policyjnej legitymacji służbowej i używanie jej jako autentycznej. Mężczyzna przez lata okłamywał żonę, że jest policjantem. Sprawa wyszła na jaw podczas interwencji domowej. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 5 lat więzienia. W piątek 16 października policjanci zostali wezwani do awantury domowej na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Zgłaszająca poinformowała, że 41-letni mąż także jest funkcjonariuszem policji. Jak się okazało, mężczyzna od początku znajomości okłamywał żonę i jej bliskich, że jest policjantem, posługiwał się samodzielnie podrobioną i wydrukowaną legitymacją, a podrobioną blachę policyjną kupił przez internet. 41-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut podrobienia legitymacji służbowej i posługiwania się nią oraz zarzut znęcania się nad żoną. Za przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.